Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielonogórska zrzesza ponad 17 tysięcy członków. Pracowników jest około 260. Budynków 254, w tym wysokim około 70. Więc jest to 1/3 Zielonogóry i mieszka w niej około 23 tysięcy mieszkańców. Jakie wyzwania dzisiaj przed spółdzielnią przy okazji takiego jubileuszu? Takie pytania pewnie padają. Na pewno tak. Wyzwania są takie, żeby dalej prowadzić termomodernizację. To jest pierwszy taki nasz punkt. No niestety pandemia, wysokie stopy procentowe trochę nam tutaj ukróciły w prędkości wykonywania tej termomodernizacji, ale myślę, że na dzień dzisiejszy mamy prawie około 200 budynków już termomodernizowanych, pozostało nam 60 i to myślę, że będzie najbliższym tutaj naszym wyzwaniem. Co dzisiaj jest najważniejsze z punktu widzenia spółdzielni, z punktu widzenia zarządzania tak dużym tworem, tak to nazwijmy? Tak generalnie to najważniejsze są fundusze, pieniądze, bo spółdzielnia nie ma dotacji. My się utrzymujemy z czynszów, także poziom, jaki prezentuje się finansowy naszych członków, odbija się również na spółdzielni. Prawo zabrania nam w sposób bezpośredni finansowania pewnych infrastruktury spółdzielni mieszkaniowej, co jest dla nas dużym problemem, bo uważam, że w wielu blokach nasza pomoc byłaby potrzebna. Mam nadzieję, że prawo się w tym zakresie zmieni i pozwoli nam jeszcze ściślej współpracować, bo tych inicjatyw wspólnych jest dużo, a mogło być właśnie związanych między innymi z termomodernizacją jeszcze więcej.